Dzień dobry moi drodzy, jak co niedzielę o godzinie 12 witam Was bardzo serdecznie w nowym materiale na kanale Warcab. Dzisiaj kolejny odcinek formatu W Głowie Mistrzów. I jako, że wciąż jesteśmy po świeżo zakończonych Mistrzostwach Polski, finale rozegranym w Ustrzykach Dolnych, tydzień temu na kanale zobaczyliście materiał W Głowie Mistrzów z analizą Filipa Kuczewskiego, nowego mistrza Polski, a ex-mistrzem Polski i obecnym wicemistrzem jest mistrz federacji Karol Cichocki. Karol, który najlepszym warcabistą kraju na stupolowej warcabie był w roku 2020 i 2021, kiedy to zdobył rekordowy wynik punktowy, wygrywając aż 8 i remisując tylko 3 krotnie. Karol od najmłodszych lat nas zachwycał, pewnie to jest złote dziecko polskich warcabów, w wieku 10 lat zaledwie zwyciężył w Mistrzostwach Polski Seniorów w grze błyskawicznej. Do dziś posiadacz najwyższego międzynarodowego rankingu w Polsce 2275. Witam Cię Karol bardzo serdecznie na kanale, dziękuję Ci, że znalazłeś czas i chęć na to, żeby tutaj nam partię przedstawić. Jeszcze zanim przejdziemy do samej analizy, to powiedz mi, jak już teraz emocje opadły, ochłonęliśmy po finale, czy koniec końców z tego swojego występu, ze swojej gry jesteś zadowolony, czy można było coś poprawić, czy zawiodło nastawienie taktyczne, strategiczne, biorąc pod uwagę fakt, że graliśmy z nowym tempem czasowym, bo w każdej partii miałeś faktycznie dosyć duży zapas czasu względem swoich przeciwników. Jak teraz na chłodno już byś spojrzał na ten finał? Witam Damianie, witam wszystkich widzów kanału Warcaby. Tak, jeśli chodzi o moje wynik na finale, ja jestem zadowolony. Drugie miejsce w Polsce to moim zdaniem jest olbrzymi sukces. I szczerze mówiąc nie wiadomo jak często, czy w ogóle kiedykolwiek będę miał jeszcze okazję tak wysoko być. Jeśli chodzi o to, czy jestem zawiedzony w jakiś sposób, czy chciałbym być pierwszy, no to wiadomo jak się jest przez 2 lata na pierwszym miejscu, no to celem jest, chciałoby, może nie celem, ale chciałoby się być jeszcze raz, żeby to trwało wiecznie. Jednak najważniejsze jest, aby ta gra moja była na jak najwyższym poziomie, a myślę, że troszeczkę rzeczy było do poprawy, jednak na ten moment, w którym był rozgrywany finał, na moją wiedzę zagrałem to, co potrafiłem i muszę być zadowolony z mojego wyniku. Ja oczywiście gratuluję Ci srebrnego medalu i kolejnej zdobyczy na podium. Na pocieszenie fakt, że nagroda finansowa za to drugie miejsce była ciągle wyższa niż w poprzednich latach za pierwsze miejsce, więc jest coś na pocieszenie. Powiedz mi, tak analizując Twoje partie z tego finału, bo przecież komentowaliśmy wszystko cały czas na żywo, czy może inaczej, ja mam takie spostrzeżenie, że wydaje mi się, że za późno szukałeś tej przewagi w swoich partiach, czyli najczęściej wychodziłeś z debiutu bardziej starając się o, nie wiem, zachowanie przewagi czasowej, bo tak faktycznie było praktycznie we wszystkich partiach, a pozycja do końca po tym wyjściu z debiutu już nie była taka, w której łatwo było tę przewagę osiągnąć, patrząc na Twoje zdolności obliczeniowe, bo nie ukrywam, w mojej opinii liczysz najlepiej w Polsce. Czy to mógł być powód tego, że koniec końców tak wielu punktów, tak wielu wygranych jak rok wcześniej się nie udało zdobyć? Z jednej strony możemy powiedzieć, że tak. Z drugiej strony jednak prawdopodobnie musiałbym poświęcić więcej czasu na to, aby dostać trochę lepszą pozycję i później nie wiadomo jakby było w dalszej sytuacji, tak? Bo widzimy to co było, a ciężko ocenić, jakby było, gdyby jakiś element wcześniej się zmienił. I przede wszystkim trzeba docenić moich przeciwników, ponieważ postawili bardzo trudne wymagania na tym turnieju. Także. No właśnie, rok do roku, bo przecież rok wcześniej zdobyłeś to rekordowe 19 punktów, 8 zwycięstw. Poziom w Polsce rośnie? Ten finał był dużo trudniejszy niż ten rok wcześniej? No nie odpowiem Ci na to pytanie po prostu, bo no ciężko to jakoś porównać, tak. Rok do roku. Te partie były zupełnie inne, tempo się zmieniło, na pewno to były dwa różne finały. Koniec końców i tak nie przegrać partii, to się chyba udało tylko Tobie i Filipowi, który zwyciężył ostatecznie. To było duże wyzwanie, biorąc pod uwagę błędy, które licznie były robione w niedoczasach, a też Twoi przeciwnicy mieli szansę trochę więcej presji powywierać na Tobie, tak? Tak, to prawda, no, ale jednak to, że nie przegrałem partii, no to też był jeden z głównych elementów tego drugiego miejsca. Mhm.
Koniec końców, Mistrz Polski 2021 partii nie przegrał, więc w sposób no, bardzo honorowy, dobry, solidny skończył na tym drugim miejscu podium. Karol, zanim oddam Ci głos już całkowicie, bo chciałbym, żeby analiza przebiegła z Twojego punktu widzenia, bo chcemy w tej serii się dowiedzieć, co siedzi w Twojej głowie, no to jeszcze dwa słowa do widzów. Pamiętajcie, moi drodzy, że w niedzielę o 12 i w czwartki o 19 na kanale Warcaby nowe materiały, więc pamiętajcie koniecznie zostawiać łapki w górę pod filmem, subskrybować kanał z dzwoneczkiem i rzecz jasna komentować, jeżeli sami chcielibyście w tej serii zobaczyć kogoś, kogo zaproponujecie, a jeżeli mielibyście tutaj propozycję jakichś wariantów do tej analizy Karola, to oczywiście też jest to jak najbardziej mile widziane. Tymczasem, Karol, powiedz nam, jaką partię przygotowałeś i już oddaję Tobie głos, jeżeli chodzi o analizę. Dobra. To na dzisiejszą analizę przygotowałem partię z panem Piotrem Paluchem z czwartej rundy finału Mistrzostw Polski, który był rozgrywany w ustrzykach dolnych na przełomie sierpnia i września tego roku. Tak, na początku chciałbym powiedzieć kilka słów o nastawieniu do tej partii. Czwarta runda na finale to jest praktycznie początek turnieju i zależało mi, aby gromadzić zwycięstwa, także plan na partię przewidywał stworzenie ciekawej pozycji, w której będę mógł osiągnąć przewagę i w dalszej fazie postarać się wygrać. Po trzech rundach miałem w turnieju 4 punkty, byłem jednym ze współliderów. Jednak taki wynik, miałem świadomość, że taki wynik utrzymany do końca turnieju nie pozwoli mi zdobyć medalu, dlatego musiałem się starać wygrać tą partię. Chociaż generalnie biorąc pod uwagę 3 rundy i siłę przeciwników, z którymi grałem, bo był to Karol Rutkiewicz, był Mariusz Ślęzak i Sebastian Wieczorek, mogłem być zadowolony ze swojego wyniku. Dobrze, teraz już przejdziemy do partii. W partii pan Piotr rozpoczął ruchem 32-28, ja wymieniłem 37-32, 10-14. Teoretyczny debiut po 19-23. Plan był taki, że na zejście 31-26, aby wstawić klina, a jeśli się nie uda w taki sposób tego zrobić, no to poprzez budowanie tutaj takiej wieżyczki, przygotowanie do ataku na pole 27. Dobrze. W kolejnych ruchach starałem się wyprowadzać pionki. Pan Piotr też robił podobnie, tak aby przestawić je na aktywne pola, gdzie mogłyby grać. I tu dochodzimy do pozycji, jednej z ciekawszych pozycji w tej partii, gdzie zdecydowałem się na ruch 23-28. Zapytam się Ciebie o jedną rzecz, bo też po tej partii rozmawiałem z Piotrem Paluchem i on mówi, że po prostu odruchowo on zapomniał, że ruszył piona 50. On był święcie przekonany, że tego ruchu 23-28 no nie ma z taką siłą, jak było w partii, bo był przekonany, że ma tu tę kolumnę 50-44-39 i wymieni. Zapomniał po prostu odruchowo, za szybko ruszył tym pionem 50. No tutaj jego brak jest kluczowy w tej pozycji. Tak, to fakt, ponieważ ten pionek na polu 28 jest silny ze względu na to, że nie można zbudować kolumn od 50 do 39 i od 46 do 37, ponieważ nie ma kluczowych pionków na pierwszej linii. Mogę zagrać ten ruch ze względu też na to, że jeden za dwa nie działa, ponieważ atakuję i można atakować z powrotem, ja po broniu i po kilku takich obronach i tak w końcu odbiję pionkę na pole 28, a tutaj współpraca dwóch pionków blokuje jakieś wyjścia tym skrzydłem. Natomiast ten pionek, przez to właśnie, że brakuje dwóch kluczowych 46 i 50 w tej pozycji, jest praktycznie nie do wybicia.
Dodatkowo w tej pozycji grożą kombinacje po ruchach 37-31, 28-33. Jeżeli bicie na 22, mogą odbić na 27. Jeśli nastąpi drugie bicie, kombinacja, można też bić w tej pozycji na 33-24 też z zyskaniem pionka. I teraz jest porówno i ten pionek 22 zostanie zabrany. Tak, a w przypadku drugiego bicia następuje ta sama kombinacja. Z drugiej strony również nie można atakować ze względu na taką kombinację. I pan Piotr, który widział to wszystko, zdecydował się na ruch 30-24. Ja tutaj wymyśliłem taką ciekawą ideę moim zdaniem, którą kiedyś widziałem, nie wiem, czy w którejś partii, czy w książce, z wybiciem 2 za 2 i wbiciem na 33. Pionek wydaje się trudny do obrony, jednak nie ma jak go zaatakować. Ze względu na to, że po 43-39 jest kombinacja 14-19 z biciem 3 na damkę. Po 38-32 znów jest atak i bicie 3 na damkę. I właściwie przy każdej próbie jak ataku, jeśli weźmiemy pod uwagę te ruchy 4, to skończy się to właśnie taką kombinacją. Także tu był jeden ruch taki, w którym pan Piotr zagrał i wyszedł z relatywnie dobrą pozycją. Ja zagrałem 14-19, nastąpiło bicie i otrzymałem pozycję, w której mam pionka na 27 i duże możliwości atakowania centrum. Ta pozycja w trakcie partii mi się bardzo podobała. Teraz na nią patrzę, trochę podoba mi się trochę mniej. Jednak po partii mój przeciwnik, pan Piotr, pokazał mi lepszą kontynuację, którą mogłem zagrać. Ciekawy motyw 28-33 i teraz nie wybicie 1 za 2. Tak jak nastąpiło w partii, lecz atak 14-19. Jedyną formą obrony tutaj jest 43-39. Bicie i potem ja przeprowadzam kombinację. Po której jest porówno pionków, jednak słabe pionki bandowe 15, 25 i 26 pozwalają mi uzyskać przewagę, a przede wszystkim dają mi łatwiejszą grę. Ponieważ mój plan będzie tutaj prosty, doprowadzać pionki do centrum, natomiast mój przeciwnik będzie musiał się zastanawiać i jego każdy ruch może skutkować dużą słabością, natomiast mój trzeci czy czwarty najlepszy ruch nawet nie spowoduje utraty przewagi. Dobrze, to teraz wrócimy do partii. Tak, otrzymałem taką pozycję. Mój plan jest teraz następujący, aby postarać się utrzymać pionka na polu 27 i na jego podstawie zbudować centrum. To, co ma mi tutaj pomóc, to też takie stosunkowo słabe ustawienie pionków białych właśnie na dwójniku. Ponieważ tych pionków jest trochę za dużo, wydaje się, że lepiej, gdyby ten pionek 29 na przykład stał na polu 38, wtedy można by było wybić
piątkę 27 na spokojnie, bez utraty pozycji. Pozycję można byłoby określić jako równo. Pan Piotr zagrał 43-39. W tym momencie starałem się ustalić cel tego ruchu. Uznałem, że jest to ruch i uznałem, że ten ruch jest zrobiony po to, aby następnie wymienić 29-24 i tak jak rysowałem przed chwilą, wymienić słabe pionki i otworzyć drogę dla wyprowadzenia na przykład pionka 45 po właśnie wybicie na 25. I w tej pozycji myślę, że już moja przewaga byłaby dużo mniejsza. Dlatego ja starałem się unikać takich wybić i zagrałem tutaj ruch, który podtrzymuje słabości przeciwnika 19-23. Teraz wybitka jest niemożliwa, bo no nie ma pionka, którego można by wybić. 37-31. Ja wymieniłem do centrum. Kolejny ruch 48-43, który ma podobny cel. Czyli wybicie mojego mocnego pionka z centrum i wyprowadzenie słabych pionków białych. Podobnie jak kilka ruchów wcześniej starałem się zastanowić, czy mogę jakoś tego uniknąć i okazuje się, że mam ruch na 28, gdzie pionek będzie znów jeszcze mocniejszy niż w pierwszej fazie partii, ponieważ teraz jest brak pionków 50-48-46 i żadna z takich kolumn, które mogłyby posłużyć do wybicia, już nie powstanie. Dlatego teraz powinienem się skupić w tej partii nad tym, żeby utrzymać pionki 28 i 27 i w miarę możliwości obudować je swoimi pionkami, tak aby mogły być silne, ponieważ silne centrum wymaga dużej ilości pionków, aby mogło być utrzymane na dłuższy czas. Tak, także tak jak powiedziałem, staram się dosuwać pionki do centrum i wzmocnić środek planszy. Tu pan Piotr zagrał ruch 34-29, który mi się trochę nie podobał z punktu widzenia białych. Przyczyną jest konkretny wariant obliczeniowy, po którym zagram 11-17 i teraz nie jest dostępne 38-32 z wybiciem i po ataku 13-19 nie można oddać pionka 23-18, w pewien sposób pozbywając się pionka 28, bo białe powinny starać się w tej pozycji walczyć z moim mocnym pionkiem 28, natomiast ten ruch to utrudnia, bo jedyną opcją, którą można to zrobić, czyli wybicie 38-32 i po ataku, na przykład tu pokażę, i po ataku oddanie, no to już nie będzie dostępne. W tej pozycji to nie byłoby zbyt dobre, ponieważ ja zagram 12-23 i po 39-33 na przykład znów wejdę na 28. Jednak można tutaj kombinować, aby zagrać jakoś 35-30, może na 24 i może wtedy znajdzie się moment, w którym takie wybicie będzie opłacalne dla białych. Ja staram się tutaj wzmacniać centrum, buduję kolumnę, tak aby zostawiać sobie dużo możliwości zagrania różnych ruchów.
ważną rolę pełnią też te moje cztery pionki po lewej stronie, ponieważ gdy ja zajmuję centrum i będą następowały kolejne ruchy, białe tutaj nie mogą iść, ponieważ tu stoją moje pionki, tak. Ich planem będzie zagranie albo na jedną bandę, albo drugą, albo na drugą bandę. Dlatego te pionki, te cztery pionki, które stoją daleko, to jest też ważne, bo gdy stoją na tych czterech polach, już na zielono je oznaczą, są znacznie trudniejsze do zaatakowania, niż gdyby stały na przykład na tych czterech. No może na tych czterech, ponieważ gdy stoją wyżej, będą łatwiejsze do wybicia. A przy okazji, dzięki temu, że ich nie ruszałeś, nie traciłeś tempa do tego, żeby walczyć na drugim skrzydle i o centrum. Tak, to druga ważna rzecz, która przemawiała za utrzymaniem tych pionków na właśnie pozycjach wyjściowych. Tu pan Piotr zagrał ruch 47-42, po którym ja zdecydowałem się zagrać 27-32. Troszeczkę może dziwny ruch, bo rezygnuję z klina, jednak ten ruch ma swoje uzasadnienie następujące, że po nim jest nieunikniona wybitka. Ja zbiję na 41, pan Piotr zbije na 47. I ja będę miał plan z powrotem postawić pionka na polu 27. Zobaczmy, co mi to da. W tej pozycji białe mają tylko cztery pionki, którymi mogą walczyć z moimi dwoma pionkami 28 i 27 w centrum, które mogą im jakoś zagrozić. W tej pozycji nie jest możliwe już zbudowanie żadnego ataku, który pozwoli przejąć centrum albo wybić te pionki, ponieważ gdyby na przykład pan zdecydował się ustawić na 47, pionka na 37 i na 38, ja miałbym dostępną kombinację 27 na 32. Natomiast w tej pozycji, gdy był jeszcze pionek na polu 47, gdyby ten pionek w pewnym momencie poszedł na pole 38, to ja musiałbym dużą uwagę poświęcać, aby mieć jakiś atak po zagraniu 38-32, albo możliwość wybicia. Także dzięki temu ruchowi 27 na 32 pozwoliłem sobie, ułatwiłem sobie przejęcie centrum i zapewniłem sobie spokojniejszą grę. Pan Piotr starał się rozwijać po lewej stronie, a ja w tej pozycji mam dwa plany. Jeden dotyczy tego, aby zajmować centrum i wygrać w sposób taki, że w końcówce moje pionki będą bardziej aktywne od pionków mojego przeciwnika. A drugi plan polega na ataku na skrzydło. Gdy podzielimy planszę na dwie strony, zobaczymy, że u mnie po lewej stronie są cztery pionki, u pana Piotra dziewięć pionków, natomiast po prawej stronie jest moich osiem pionków, na pana Piotra trzy. Plus, czyli z jednej strony jest nierównowaga po jednej i po drugiej stronie, jednak gdy spojrzymy na możliwość przerzucania pionków, ja mogę ugrać ruchy 8-13, mogę wymienić 18 na 23, plus te moje cztery pionki, one tutaj zostaną i nie mogą być wymienione w żaden sposób. Natomiast ja mogę mieć tutaj plan zagrania 7-11, później albo 11-17, albo 11-16 i wybicia pionka 26, wtedy zostaną już tylko dwa pionki na skrzydle. Dlatego ja muszę w tej pozycji balansować pomiędzy tymi dwoma planami, aby
wymusić na przeciwniku błąd, który pozwoli mi w jednym z nich uzyskać dużą przewagę. Ja zagrałem 7-11. To jest też ruch, który chroni mnie przed wybiciem dwóch pionków i uzyskaniem jak trochę... to nie będzie lepsza pozycja białych, ale myślę, że moja przewaga trochę stopnieje w przypadku takiego wybicia, niż gdy uda mi się zrealizować plan pójścia właśnie albo na skrzydło, albo w przyszłości do centrum. Pan Piotr zagrał 30-25. Ja zdecydowałem się poczekać 9-13. Właśnie w tej pozycji mocno liczyłem ruchy. Czy to 11-16, czy 11-17. 11-17 wygląda z jednej strony lepiej, jednak po tym może nastąpić właśnie taka wybitka 2 na 2. I nie jestem pewny, czy ta pozycja dawałaby mi szansę na wygraną. Natomiast po 11-16 tu trzeba było uważać na różne motywy. Na przykład takie niestandardowe wybicie na 23. które mogłoby mi stworzyć pewne problemy. Gdyby na przykład mój przeciwnik zagrał na przykład taki atak i po wyjściu na 19 jest kombinacja 26-21. Już te obliczenia może nie są jakieś dokładne, ponieważ jesteśmy troszeczkę po turnieju, jednak w trakcie partii ten wariant raczej mi się nie podobał. Postanowiłem zagrać 9-13, tak żeby zabezpieczyć trochę swoją pozycję. Jednak tu stwierdziłem, że już któryś z tych planów muszę realizować i jednak lepszy będzie 11-17. Tu zdecydowałem się wybić do tyłu i już określiłem, który z planów będę realizował. Do przodu też jakoś nie mogłem wbić ze względu na kombinację, ale może to zostawię widzom do znalezienia. Ponieważ... Kto znajdzie kombinację, pisze moment filmu i kombinację w treści komentarza i na pewno przypnę serduszko, więc zobaczymy, kto uważnie ogląda i dobrze te kombinacje rozwiąże. Może jakiś konkurs, Damian? Może jakiś konkurs zrobimy. No dobra, niech będzie. Jak dwukrotny mistrz Polski rekordowy mówi, to konkursik w takim razie. Kto pierwszy zamieści taki komentarz z rozwiązaniem tej kombinacji, dostanie nagrodę niespodziankę. Ja się odezwę i podepnę informację o tym, żeby napisać mi nagrodę niespodziankę. Karol dla was wynegocjował, więc tym bardziej dla niego łapkę w górę pod filmem zostawić. Dobrze, wracamy do partii. Wymieniłem do tyłu i przystępuję już do planu ataku skrzydła. Wymieniam pionkę 26 i teraz tylko dzielimy planszę na dwie strony. U mnie po lewej stronie są 4 pionki, po prawej 6. U pana Piotra po lewej stronie są 2 pionki, po prawej stronie jest 8 pionków. Czyli jak widzimy, tutaj mam dużą szansę na atakowanie skrzydła. I staram się realizować ten plan. Ważne, że po ruchu 40-38 miałem możliwość zagrania 27-31, ponieważ w innym wypadku mogłaby pójść wymianka 42-37 i 38-32, bicie, i ta obrona stałaby się mocniejsza skrzydła. Natomiast w tej pozycji tylko 3 pionki bronią i te 3 pionki w tym momencie stoją nieruchomo, ponieważ nie są
nie są dostępne żadne ruchy nimi. Wydaje się, że można w tym momencie zagrać 31-36 i po odejściu zrobić kombinację 36-41, jednak potem jest pułapka 39-33, bicie i zostaje z przegraną pozycją bez pionka. Ale ja mam tutaj fajny motyw, ponieważ nic nie muszę z tym robić. Mogę zagrać jakieś ruchy wyczekujące 8-12 i po ataku 38-32 będę miał kombinację 22-27, 36, bicie na 47. Dobrze. Dlatego dalej staram się dociągać kolejnego pionka, który nie bierze udziału w grze, tam gdzie może się przydać, czyli na pole 27 pod do ataku skrzydła. I w tej pozycji 5 pionków moich zajmuje się obroną lewego skrzydła, na które zmierza pan Piotr. Natomiast 5 pionków służy mi do ataku na długie skrzydło przeciwnika, które jest wyraźnie osłabione. Tutaj dalej realizuję swój plan. Tu pan Piotr jeszcze zostawił na mnie pułapkę, ponieważ nie mogę atakować 13-19 ze względu na większość 25-20, po której byłby remis. To jest jeden wariant, drugi też jest, można zagrać 38-32. Ja bym zbił, tutaj jest też bicie na 32, ale w tej pozycji wydaje się, że jeszcze jakieś szanse na wygraną są znacznie większe niż w wariancie z kombinacją, który pokazałem przed chwilą. Tak, i postanowiłem pójść na damkę. Tu wyliczyłem taki motyw, że po ataku 47 nie ma możliwości łapania damki, nie ma żadnej większości, bo po 23-19 na przykład mogę zbić 2 pionki, bicie i mam cofnięcie pionka z ósemki. Następnie zaatakowałem pionka na 33, którym nie można odchodzić na 12, ponieważ jest kombinacja 1-3. To było bardzo chytre. Tak? Na pewno Piotr to przeoczył w swoich obliczeniach, bo tak pewnie szedł na ten wariant, szukając jeszcze nadziei na remis. No nie wiem, czy można było tam grać też lepiej. No raczej nie, pozycja już bardzo ciężka, to prawda. I w takiej pozycji, gdzie mamy porówno w ilości pionków i damek, pan Piotr po ruchu 32-27 poddał się ze względu na kombinację 1-3. Tutaj też mogłem robić kombinację 2-3, której w trakcie partii o dziwo nie widziałem, chociaż grałem na podobny motyw wcześniej. Uderzenie mostek z wykorzystaniem damki bardzo rzadko, ile w ogóle spotykana idea w partiach. Fajno. To byłoby chyba na tyle odnośnie analizy. Mam nadzieję, że Damian ma jeszcze jakieś pytania do mnie odnośnie partii. Odnośnie partii nie wiem, no w każdym razie jeszcze raz ci bardzo gratuluję wyniku i dziękuję, no i gratuluję tej partii, bo bardzo fajnie zrealizowałeś tę przewagę i bardzo ciekawie opowiedziałeś o tym widzom kanału, więc mam nadzieję, że dla was będzie to materiał bardzo wartościowy, z którego wyniesiecie dużo warcabowej wiedzy od dwukrotnego mistrza Polski w tempie klasycznym Karola Cichockiego, no i że zrozumiecie, jak ważne jest granie centrum w warcabach stupolowych i w innych odmianach warcabów również, a nie granie do boków, do bant warcabnicy.
No, kilka pytań jeszcze spoza tej analizy mam do Ciebie, Karol. Po pierwsze, no, ranking 2275 to jest brzemię, to jest też jednocześnie szansa. Szansa ataku wyższych tytułów międzynarodowych. Mowa o mistrzu oczywiście międzynarodowym, no i tym upragnionym pierwszym arcymistrzu międzynarodowym w Polsce. No i pytałem Filipa, zapytam też Ciebie, czy jednak... Bo już deklarowałeś mi, że chyba w Polish Open zagrasz, tak? Czy jakieś inne ambicje, jeżeli chodzi o turnieje międzynarodowe, masz? Mam nadzieję, że się uda zagrać. Nie, jeśli chodzi o wyższe tytuły, no to przy mojej częstotliwości gry w turnieju, no to w turniejach międzynarodowych, no to raczej szybko to się nie wydarzy, jeśli w ogóle kiedyś. Najważniejsze dla mnie jest to, aby czerpać radość z gry w parcami. Oczywiście, to jest bardzo ważne. Ja, wiesz, po cichu mam nadzieję, że skończysz studia, zaczniesz swoją pracę zawodową, tam jakieś różne prywatne rzeczy pozałatwiasz. No i tak jak w przypadku wielu osób, jak było w przypadku moim chociażby, koło 30 jest taki głód gry i tego, żeby jednak dużą część swojego życia z pasją związać. No i może wtedy też będziesz miał więcej czasu na to, żeby w tych turniejach międzynarodowych grać te tytuły, zdobywać. No, na arenie międzynarodowej Karolowi też już nieraz szło dobrze, między innymi aktualnie jest 10. zawodnikiem na świecie w tempie szybkim, wywalczonym przed rokiem w Julinku, więc teraz w grudniu, 18 grudnia dokładnie, będziesz tego top 10 bronił. No i powodzenia z góry życzę. Oczywiście mam nadzieję, że w całym Polish Open też zagrasz. Powiedz mi, proszę, bo też pytałem wcześniej gości, Filipa tylko zapomniałem zapytać. Jeżeli miałbyś możliwość zaproponowania mi zaprosić tutaj gościa do tego formatu w głowie mistrzów, czy z Polski, czy z zagranicy, to kogo analizę, kogo myśli związane z przygotowaniem przed partią i już w trakcie samej partii chciałbyś zobaczyć, usłyszeć? Tak, to jeśli chodzi o zawodników z Polski, myślę, że zaprosiłbym kogoś, kto ma dużą wiedzę odnośnie budowania pozycji, może kogoś z mistrzów starszej generacji, albo, nie wiem, na przykład Łukasza Kosobuckiego, który by mógł ciekawie jakąś partię pod kątem budowania pozycji opowiedzieć. Super, w takim razie na pewno zaprosimy. Pomysł ze starszymi mistrzami też bardzo ciekawy. Wiele osób, widzów kanału, na pewno nie zna tych arcymistrzów, na których grze wychowywaliśmy się, szczególnie ja. Karol może jeszcze wszystkich starszych nie pamięta, w końcu ta dekada nas różni. Ale jak najbardziej dziękuję Ci za tę sugestię. No i jeszcze jedno pytanie. Ile łapek pod filmem muszą wbić widzowie? Natalia miała ponad 70, Iwan koło 40. Jaki target ustawi Karol Cichocki? To jak tak idziemy, no to 10. 10 łapek. No ambitnie, ale dobra. 10 łapek w górę, moi drodzy, pod tym filmem. 10 tysięcy. No to trzeba. Nie, no. To ile? No fajnie by było, żeby było jak najwięcej, jednak. Fajnie by było, żeby ktoś docenił, jeśli się naprawdę podoba, jeśli nie, no to mógłby napisać komentarz, nad czym można popracować, tak. Pięknie powiedziane, moi drodzy, to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o nasze treści, to oczywiście zachęcanie Was do reakcji, bo jeżeli Wam się takie materiały podobają, to sprzyjajmy warcobowym algorytmom, zostawiając łapki w górę pod filmem, zostawiając komentarze, no i rzecz jasna subskrybując kanał. No i w oczekiwaniu na kolejne treści możecie przeglądać to, co na kanale już się pojawiło, a na nim jest prawie 500 filmów, coś niesłychanego, jeżeli chodzi o liczbę publikacji przez ostatnie 3 lata. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału do końca. No i Karol, przede wszystkim Tobie, jako że jesteś bohaterem tego odcinka, ogromnie dziękuję za czas, ogromnie dziękuję za chęci, za analizę, za to, że podzieliłeś się z nami wieloma merytorycznymi rzeczami dotyczącymi tej partii rozegranej na finale. No i oczywiście jeszcze raz gratuluję wyniku, życzę powodzenia w dalszej grze. No i za chwilę rok akademicki się zaczyna, więc też powodzenia na tej płaszczyźnie swojego życia. Dzięki, dużo pracy przede mną, ale dam radę. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.